Cześć moi drodzy, z tej strony Tomek Andrzejewski, Guitar Center TV. Ja witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj na moich kolanach rodzyneczek, który bardzo mi się podoba i cieszę się, że będę mógł go ograć. Tym rodzynkiem jest Jackson. Jest to seria MG Series, sygnatura Mishi Mansura z zespołu Periphery. W takim odcieniu błękitu, takiego kadilakowego koloru. Pięknie to wygląda. Sam instrument wykonany jest naprawdę solidnie. Jest to taki typowy strat na sterydach. Lipowy korpus, świetnie dopracowany, naprawdę. Podcięcia do wysokich rejestrów, jak w Fenderze Ultra, tylko w Ultra mamy jeszcze tam taką płytkę. Tutaj tego nie ma, ale podcięcie jest zdecydowanie bardzo, bardzo podobne. Taka ciekawostka. Dziwne, że Jackson to trochę Fender, jakby nie patrzeć, należy pod nich. Most w tej gitarze, tu nie ma kompromisów. Gotoh, model 510 Custom. Przetworniki to przetworniki Bernacle. Tu mamy Ragnaroka, tutaj dwa razy Trilogy Suite. Pięciopozycyjny przełącznik Tone i Volume. Po tych przetwornikach, mimo że mamy układ HSS, możemy być pewni, że ta gitara ma pazur. Biała płytka, jednowarstwowa, gruba, dobrze się kolorystycznie zgrywa z tym odcieniem tego błękitu. Dodatkowo gryf. Gryf powiedziałbym, że jest to takie C, bardzo sportowe, ale jednak takie, gdzie czujemy, że instrument jest w ręku. To nie jest listewka. Gryf wykonany jest z skronu karmelizowanego, również podsunica jest z skronu karmelizowanego, nabito na nią 22 progi jumbo. Duże kropeczki białe na podstrunicy, one są jeszcze dodatkowo w takich czarnych, ciemnych obwódkach. To samo dotyczy tych na pookach i stwierdzam, bo już widzę, że one się tak mienią, że tutaj na krawędzi podstrunicy mamy markery fluorescencyjne. Mam nadzieję, że się nie mylę, ale tak wydaje mi się, o, jestem pewny w 100% w tym wypadku. Klucze Gotoha są to klucze blokowane. Świetne rozwiązanie pod tym względem, że mamy tutaj trzy wyższe klucze i trzy niższe. Dzięki temu kąt prowadzenia tych strun jest idealny. Główkę, jak widzicie, mamy w kolorze korpusu, co się nie zdarza często, tylko w tych droższych właśnie instrumentach. Jak widzicie, gryf polakierowany w satynie, jeżeli chodzi o tylną część całego gryfu. Zresztą podstrunica również jest w satynie. Pięknie to jest wykonane, tutaj się nie ma do niczego przyłożyć. Są delikatnie zaokrąglone te rogi. Progi są wzorowe. Zawsze się zastanawiam, jak te firmy przy produkcji seryjnej tak dobrze doprowadzają progi. Gitara wykonana jest w Japonii, o czym nie powiedziałem na samym początku. Moi drodzy, japoński scyzoryk do grania muzyki wszelakiej. Od lżejszych aspektów muzycznych po lekkim ściągnięciu potencjometra volume, po mocne, skompresowane brzmienie przesterowane, bliskie Ingwemu Malmsteenowi. Most. Świetna rzecz, działający w dwie strony, jest podferzowany w drugą, także tutaj możliwości są ogromne. Sprawdzam jeszcze, czy nie ma jakiegoś push-pulla. Nie ma do rozpinania tej cewki, ale to nie ma znaczenia. Nie ściągam tej folii, dlatego na zdjęciach również będziecie ją widzieli. Niech nabywca ucieszy się, mogąc ją zdemontować. Link do tej gitarki znajdziecie pod spodem. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!